którzy mają równe szanse na zwycięstwo. On również musiał trenować na gołe pięści tam, gdzie siedział przez ostatnie 10 lat, tak więc na pewno tutaj może mieć przewagę, ale przede wszystkim ten wzrost. Ogromna różnica, 20 centymetrów, ta sama waga. Szach powinien być silniejszy, ale ten karateka powinien być mocniej. Od razu łapie do klinczu, dostaje prawy, mocno bije Szachta. No faktycznie Szachta widać, że zdecydowanie jest dużo lepiej technicznie. Wszędzie to bicie stop, tutaj powinno być liczenie. Oni się biją, nie powinni, stop, stop, stop. Faktycznie zawodnik, liczenie po knockdownie. Oby dwóch zawodników pojął sobie emocje, faktycznie tak. Zwłaszcza Szachtę, gdy pojął pójcie w tym momencie, nie tak. Ma czekania. Nie ma, tak. Powinien być liczenie po knockdownie. Dostaje uderzenia. I zaraz będzie leżał drugi raz. Szczęka ze stali, nie do wiary. Szczęka ze stali. Szachta chciał go dobić, a Soroko wstaje. Sędzia liczy 5, 6. Będzie miał jeszcze swoją szansę. Jeżeli trzeci raz będzie knockdown, to będzie koniec pojedynku. Tak, to jest formalne. Po raz kolejny będzie seria ciosu się powie i na pewno któryś zdejmie, że Soroko leży. Bombo otrzymuje Soroko. Czy sędzia go jeszcze... Sędzia go jeszcze dopuszcza. To już chyba ostatni raz. Podniósł, jest gotowy do pojedynku, tak. Próbuję kopać, bo oczywiście walka w kickboxingu. Nie wyciąga, można... nie wyciąga wniosków ze wszystkich. Stop, 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 nie ma dobijania. Soroko nie wyciąga wniosków z poprzedniego knockdownu. Oj, Soroko jest wściekły. Tak, dokładnie. Trzyma na wysoko, wysoko brodę, ręce nisko. To jest właściwie totalny absurd i to ten zaprzeczenie, profanacja techniki, więc to tam nawet musi się stać to, co się stanie, czyli za chwilę skończy się ciężkim knockoutem. Przypomnijmy jeszcze raz zasady. Można uderzać głową, łokciami, ale kiedy jeden z zawodników leży na środku maty, to wtedy sędzia musi to przerwać i zacząć liczyć. Tutaj Szachta już dwukrotnie się tego nie przestrzegał i tak, dobijał dokładnie rywala. Soroko ma ogromne pretensje właśnie o to. Przechodzi do ground and pound i właściwie, no co tu dużo mówić, poniosę go w tym wszystkim emocje. No, wygrywał tą walkę 100 do 0. Formalnością było i pytanie, czy jest, czy ta walka nadal potrwa nadal. Jest to, że on zwycięży tę walkę przez knockout. Tak, ale oczywiście mówimy o prawdziwych fighterach, a nie o kalkulatorach, także co? Tak, ponieważ Szachta... I Soroko tym razem trafia! Musiał odszczekać wszystko, co powiedziałem, niesamowita sprawa. Tak, łoooo, dostał sierpa! Dokładnie. Próbuje łapać gilotynę, bo się może. To był podbródek z piekła rodem. Dokładnie. Co za prawy! Soczysty cios, soczysty prawy wprost, naprawdę. No mamy tutaj piękny pokaz. Szachta skraca dystans. Tak, powinien cały czas Soroko trzymać go jak najdalej, a on mu się pozwala zbliżać i obrywa znowu! Co za kanonada ciosu! Niesamowity, to jest naprawdę... Tak, i koniec pierwszej rundy! Do końca pierwszej rundy, naprawdę, nie wiem. Przysięgam, dawno nie widziałem takiej rzeźni, która wydarzyła się w pierwszej rundzie. Co tu się dzieje, panie i panowie? Tak, dokładnie. Przypomnijmy, Soroko powinien korzystać ze swojego zasięgu. 2 metry wzrostu, a on niepotrzebnie wchodzi w bójkę, przez to Szachta trafia go raz po raz. On nie jest w stanie tych swoich długich rąk rozpędzić do takiej mocy, żeby też go trafiać tak mocnymi sierpami. Więc jeżeli on nie będzie go trzymał, nie będzie kopał frontów, nie będzie się odsuwał, to będzie ale co to chwilę jest, leżał. Ale to jest ta wyraźna różnica pomiędzy więzienną celą a salą gimnastyczną faktycznie. Można trenować, ale jeśli nie masz dobrego opiekuna, dobrego trenera, nie masz sparing partnera, to... I tutaj te ciosy, o które wielkie pretensje ma Szachta. Proszę zobaczyć, Soroko chciał biec, bić go dalej. Ale to jest jeszcze pierwsza sytuacja, bo druga była jeszcze chyba wyraźniejsza. Szachta ma idealnie dostosowaną taktykę do walk na gołe pięści. Cały czas do przodu i tylko sierpie. Niesamowicie, naprawdę. Idzie jak przecinak, jak czołg. Dobra, przed nami druga runda, naprawdę jest, muszę powiedzieć, że zaciera ręce. Trzeba powiedzieć, że Soroko jest tak twardym gościem, że wstał po tych 4 bądź 5 liczeniach. Łącznie było chyba 6-7 knockdownów. I znowu zaczyna od tych obszernych. Dlaczego Soroko nie trzyma dystansu? Dlaczego nie trzyma wysokiej rąk? Dlaczego trzeba tak wysoko brodę? Kolano tam wleciało! Tak, jest, tak. Poszli cios na cios. Ślizgają się panowie, chyba coś tak się wylało tutaj w oktagonie. A faktycznie już na tyle to się często tarzali, że faktycznie z samego potu może być śliska mata. Ale lewy sierpowy, krew trysnęła z głowy Soroko. Ogromny faul przez Soroko i zostaje zdyskwalifikowany. Kopnął w twarz siedzącego rywala, tak nie można. Tak, właściwie ewidentnie była to zemsta za poprzednie sytuacje. Tutaj publika, która jest po stronie oczywiście swojego z Torunia, jest bardzo niezadowolona. Miejmy nadzieję, że to się nie skończy w ten sposób źle. Denis Załęcki kłóci się tutaj z Soroko.
na pewno jest to zakończenie pojedynku, na które wszyscy mogą narzekać. Właściwie nikt zawodników nie jest zadowolony, oczywiście publiczność. Najczarniejszy scenariusz tego pojedynku. I teraz pytanie, czy do kolejnych rund będzie w stanie wstać Szachta? Tam doszło najpierw do knockdownu, a kiedy on już siedział, nie wiemy w jakim w tym momencie, po tym ciosie, kiedy usiadł, czy on w ogóle się trzymał, czy on był w krainie, o której nie mamy pojęcia. Potworne było to kopnięcie, ale widzimy, że chyba wszystko jest w porządku już w tym momencie. Tak, wydaje mi się, że faktycznie go przemroczyło na chwilę, nie był w stanie od razu kontynuować walki, ale teraz już powiedzmy, że... Oj, dalej chwieją się nogi, nie ma się co dziwić. Ale zdecydowanie nie jest zawodnikiem gotowym do kontynuowania pojedynku. Dyskwalifikacja Soroko. Tak więc ta piękna historia, która mogła się nam tutaj pokazać. Po wyjściu z celi jednak tego nie zobaczymy, a teraz czas na decyzję. Panie i panowie, przez dyskwalifikację